Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony VVP1997. Witam was w kolejnym odcinku z gry Viking Battle for Asgard. W tym odcinku będziemy się przymierzać do zajęcia wąwozu, który musimy odzyskać nasz róg. I serdeczne pozdrowionka, mam to zapisane na kartce dla kogo? Michał, Mika, Bartek Kłodowski, Mateusz Dasternak. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Są trzy osoby, które do czasu, kiedy ten zgadły, jaki to jest film, o którym mówiłem w pierwszym odcinku. Chodziło dokładnie o... Ty nie możesz, wpadłeś do kociołka, gdybyś mały. Wpadłeś do kociołka, gdybyś mały. Tak, to był Asterix i Obelix. A więc, jedziemy dalej. Co to jest? O, gospodarstwo. Tam mamy kamień, tu mamy złoto, o, jeszcze stoper. Jeszcze stoper. Odkryłem gospodarstwo, okej. To nie wiem, czy tutaj... Dobra, ten odcinek będzie typową walką. Zaraz go zjemy. Frajer. Jak jewnu. Won! Jak się robi unik? A tak, dobra. Unik! Unik! Dziewko! Unik! Unik! Pałsztejnie! Unik! Przebicie! Jestem przebicie! Giniesz marnie, gnoju, teraz. Dobra. Dzik, 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 dzik. Giniesz. Nietykalny. Jak słodko. Uzyskany róg bitewny. Klucz potyczki. Mamy złoto, tam są przeciwniacy. Chociaż dla przeciwniaków byśmy się tam przeszli. Tylko i wyłącznie. A miałem taką fajną historię teraz. Śmiałem się z kumplem na Skype'ie z byle czego. Było kanapka w śmiech. Ołówek, śmiech. Pistolet, śmiech. Taką bekę, żeśmy bekę ze wszystkiego ciśli. O, jeszcze beczułka. A, to cię po co zejść. Jeszcze tutaj dla naszych punkcików wojny. O, dla tego range'a. Jeb, giniesz. I dup. A później pyta się mnie znajomy jego. No, VIP, a gdzie ty mieszkasz? No tak. Byłem tam, przechodziłem obok ciebie. Słuchaj. Podejdź do okna. No, jestem. Widzisz budynek przed twoim budynkiem? Tak, widzę. To policz dwa budynki w prawo. No, drugi budynek. To pomyśl sobie, że jeszcze w chuj daleko za nim. On się tak zastanawia. I nagle myślę z tym śmiech. Dobra. Teraz jak rozpocząć walkę? Odznaczamy i rozpocznij atak.
odbicie wąwozu. Nasi żołnierze się zebrali, idą w szeregach. Jakiś żołnierz stwierdził, że dołączy do nas. Albo się zaplątał coś. Nasze oddziały idą. Inni są uwięzieni w wąwozie. Wąwóz jest chroniony przez łuczników i wielu gnoi. My, jak wikingowie, szykujemy się do walki. Wyciągamy nasze miecze i topory i atakujemy! Wbijając się naszą hordą w hordy śmieci. Odpalamy nasze lodowe miecze i wbijamy się do środka całego Mordoru, żeby ich zniszczyć całkowicie i uciąć głowy, odciąć nogi, zrobić sobie z nich kości dla psów, żeby pociąć ich na drobny bank. Tniemy was, ciosamy was, żeby nic z was nie pozostało. Nie zakupiłem sobie toporków. Tak, to byśmy ściągli tego łucznika. Ale to nie szkodzi, bo dostanie z mocnego ciosu. I potem dobitką paru słabych. Aż po niego zejdziemy, ale niestety już umarł. Uratujemy naszych sojuszników, którzy też by chcieli powalczyć. Niespełnieni wikingowie wruszają do walki. Niestety w tej walce dużo nie powalczą, ale już jak będziemy atakować główne miasto, na pewno się przydadzą. Chodźcie do walki, moi bracia. Trzeba kogoś zabić kolejnie. Po kolei przeżynamy się przez hordy wrogich jednostek. Jak siepacz, jak drwal przez deski, tak drwal przez drobne patyki, tniemy, ciosamy, ucinamy wszystko, co popadnie. Odcinamy każdą kończynę, żeby z niej nic nie pozostało. Więc podbiliśmy wąwóz, panowie. Cieszymy się i idziemy się teraz napić miłego, pysznego piwa. Znaczy miodu. Otwieramy skrzynkę, gdzie znajdujemy łupy. Tutaj można się przejść do jakiejś groty, której to zrobię przed wyprawą do jaskini. Do jaskini pójdziemy dużo później. Tu są jeszcze wrogowie, nasi pobratyńcy, którym nie damy umrzeć. Głupim pomiotom, którzy strzelać umieją, ten dostanie z wyskoku. Ten dostanie jeszcze przebicie. Przebicie powiedziałem, ale przecięcie też może być. A ten dostanie silnym, miażdżącym ciosem prosto w pysk. Później paroma lekkimi do bicia i przedźganie i ścięcie głowy. Jakoś mi wzięło tak na komentarz. Odwiążmy naszych współbratyńców. Chodźcie, wikingowie, ruszcie swoje nędzne tyłki. Jeszcze tu kogoś mamy, bo Skarius się zaczyna skradać. Nędzne pomioty. Toporki mamy. Skarin się zaczyna skradać. Coś jest nie tak. Chyba ktoś tu jeszcze dostał jakiś pomiot. Skoczmy. Na twarz. O, jednak nie. Sprawdźmy tą jaskinię. Są tu frajerzy głupi.
trzymając naszych pobratyńców, którzy już giną od mojego topora i miecza. Miecz z toporem. Broń wikingów. Gdy Skarin uratował swoich współratyńców, rozwalił zban, by potem pójść kupić sobie runę elektryczności. Żeby potem kupić runę zwiększającą życie. Gdy już uwolnił swoich współbratyńców, których nawet nie wiedział, że są chowani, poszedł się cieszyć razem ze swoimi ludźmi. Skarin chciał też taki hełm, ale stwierdził, że jak jest takim badasem, to niepotrzebny mu jest żaden hełm ani ochraniacz. Tak więc Skarin poszedł zapytać się gospodarza, co jest nie tak z tym miejscem. Zapytać się, o co chodzi. Skarin, my men fear what lies within those caves. Even under my command, they will not pass. You must find a way to the other side and lower this drawbridge to allow them access to the other side of this isle. My respect follows you, for I too dare not venture within. May Freya's blessing protect you in the darkness, champion. Boją się wejść do kopalni, żeby otworzyć mur. Ci jak zwykle tu się napierdzielają. Nie wiadomo, czemu Skarin wyciągnął miecza. Te panie. Spokój mi tu ma być. Proszę się nie napierdzielać na miecze. Ale dobra, nie przeszkadzajmy im. Co ty panowie kminią? Fight! Jeb mu z łokcia. Ładnie, Nelson, lewy sierpowy. Podbródkowy, przerzut przez plecy, po uduszeniu. Wyciągnięcie mieczy, cios z barku, rypnięcie mieczem. Próby przedźgania przeciwnika. But niestety zszarżowany. Dostanie teraz prosto pięknego buta w twarz. Przeciwnik się podnosi. Biją się. Jeden wchodzi w drugiego. Kłócą się. Nadal się kłócą jak dzieci. Chyba będzie kolejna bójka. Kolejna runda. Round 2. Fight! Dobra. A więc walka o wąwóz. Obozowisko. Można powiedzieć, że żeśmy już tu pierwszą część wyspy oczyścili. Pozostaje opuszczenie mostu, przejść kamieniołomu, wtarcie do klasztoru i będzie chyba podbój na Darkwater. Pójdźmy może jeszcze, póki mamy mniej więcej troszeczkę czasu, bo tak do 15 minutek. Dobra, nie tłuczcie się jak małe dzieci. Możemy przejść na drugą stronę. Ale niestety nie mamy jak. Hopsaj. Hopsaj z kabinie. Ja tu sobie złoto pozbieram poza odcinkiem. Ponieważ nie będę was przynudzał zbieraniem, głupim zbieraniem, chodzeniem. Będę chodził, zbierał wszystkie te poreczki ze złotem, mieszki, coś tam. Idziemy tu. Te mieszki, te wszystkie szmory, tuperele i te inne takie. A więc, gdy Skarin stwierdził, że idzie do miasta. How can I help you, warrior? Chcąc sobie kupić podniesienie zdrowia, tak. I zbrakło mu na skrzynię ze skrawami. A pleasure doing business with you. Ale powinno mu wystarczyć na elektryczność, miecz elektryczności. Panie, miecz elektryczności, poproszę. Poziom pierwszy. Zadłużamy trochę tego. Bo bym pokazał.
Tak wiesz, że elektryczności wygląda. Jak badasy. Takie badasy, wszystkim miecze się świeczą. Takie badasy. Ja też się chcę bić. No co, też się chcę bić. Gdzie byśmy zakończyli odcinek? Ale na takim widoku. Na widoku osady. Tak pod kontekstem takim. O. A więc dzięki za obejrzenie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie i na razie. Bye bye.